Dobry wieczór Państwu. W imieniu Zarządu Górnika Zabrze SSA witam bardzo serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej po spotkaniu Górnik Zabrze Polonia Warszawa. Wynik 1-0 dla Górnika to było 8 zwycięstwo ligowe Górnika w potyczkach z czarnymi koszulami. A teraz chciałbym przedstawić Państwu naszych gości. Trener Polonii Warszawa pan Czesław Michniewicz. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. Trener Górnika Zabrze pan Adam Nawałka. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I od razu proszę obu panów o pomeczowe, krótkie komentarze. Zacznie oczywiście trener Polonii Warszawa. Jadąc do Zabrza spodziewaliśmy się, że bardzo trudno zdobywa się tutaj punkty. Przekonały się inne zespoły na własnej skórze. My liczyliśmy na to, że przygotujemy się optymalnie do tego spotkania i zdobędziemy tutaj punkty. Tak się nie stało. Zagraliśmy słabiej niż się tego spodziewałem ja, ani się spodziewali zawodnicy. Na pewno duża zasługa w tym piłkarzy z Górnika Zabrze, którzy zwłaszcza w pierwszej połowie nam niewiele pozwalali. To oni mieli lepszą sytuację w pierwszej połowie. My tych sytuacji nie mieliśmy zbyt wiele. Druga połowa była bardziej wyrównana. Przy stanie 0-0 mieliśmy niezłą akcję. Czani, gdzie uderzył głową, Skorupski fantastycznie obronił i to mógł być przełomowy moment tego meczu, to jeszcze wszystko się odbywało przy stanie 0-0. Później nie ustrzegliśmy się błędu przy rzucie rożnym, nie wiem czy piłka wpadła bezpośrednio po rzucie rożnym, czy ktoś jeszcze ją dotknął. W każdym razie takie bramki rzadko się zdarzają na stadionach, a nam niestety taka się bramka przytrafiła. Gdy przegrywaliśmy 1-0, odkryliśmy się, ruszyliśmy do ataku. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, po których myślę, że w niektórych powinniśmy zdobyć bramki, z niektórych mogliśmy, bo ta sytuacja Czaniego na 1-1 na wprost bramki była wręcz wymarzona. Tak się nie stało, końcówka była bardzo nerwowa, dużo dośrodkowań w pole karne, ale niestety dla nas nie skończyło się to bramką. Przykro, nie zdobyliśmy tutaj punktu, na pewno meczów coraz mniej i ten margines błędu już jest praktycznie zerowy. Dziękuję. Ja również dziękuję, trenerze. Trener Adam Nawałka, bardzo proszę. Bardzo cieszą te 3 punkty zdobyte, tym bardziej z drużyną, która pretenduje do tytułu mistrza Polski, bo trener Michniewicz nie ukrywał przed meczem, że to go interesuje i ten mecz był kluczowym dla Polonii, również bardzo istotnym dla nas. Po dobrym spotkaniu z Polonią Warszawa był to taki papierek lakmusowy, czy potrafimy podtrzymać tą bardzo dobrą dyspozycję z poprzedniego meczu i kluczem do zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu była oczywiście bardzo konsekwentna gra. Pierwsza połowa dużo lepsza w naszym wykonaniu, to myśmy utrzymywali się przy piłce, kontrolowaliśmy środek boiska, natomiast nie padła bramka. W drugiej połowie gra bardziej wyrównana, natomiast po jednym ze stałych fragmentów gry, gdzie bardzo dużo ćwiczymy, właśnie takie rozegranie, padła bramka. Należą się bardzo duże brawa dla zawodników. Konsekwencja, determinacja, a przy tym również umiejętności piłkarskie, które z meczu na mecz rzeczywiście są coraz wyższe i z drużynami, które walczą o Mistrzostwo Polski, tym bardziej wychodzą właśnie takie czysto piłkarskie elementy. Jeszcze raz brawa dla zawodników. Liczy się dla nas już tylko następne spotkanie z Ruchem Chorzów. Dziękuję.